Witam wszystkich. Jak domyślacie się, jest wieczór, pięknie zachodzi słońce. Nad miejscem, w którym będziemy ćwiczyć cold water swimming. I tutaj kilka słów na temat hormezy. Wróćmy do tego pojęcia na chwilę. Nie będzie aż tak technicznie, nie będzie aż tak straszno, ale to jest pojęcie kluczowe dla naszego tutaj treningu, szczególnie jeśli chodzi o ekspozycję na zimno. O hormezie już wspomniałem kilka razy przy różnych okolicznościach treningowych, ale chodzi o to, że w największym skrócie, że czynnik, który występuje w dużej ilości, mógłby nam zaszkodzić, natomiast jeżeli zredukujemy ten czynnik i zastosujemy go w małej ilości, to okaże się on zbawienny dla naszej psychiki, dla naszego ciała. Zacznie działać dla nas korzystnie. Na tym polega hormeza w największym skrócie. Odnosi się do różnych zjawisk, takich jak promieniowanie, ciepło pochodzące od słońca. Wiemy, że jeśli za bardzo wystawimy się na słońce, to możemy doznać poparzeń, albo wręcz mieć czerniaka, czyli raka skóry, taką tak zwaną melanomę. A jeśli chodzi na przykład o zimno, to wiemy, że zimno w nadmiarze szkodzi. Możemy doświadczyć hipotermii, która w skrajnych przypadkach może skończyć się nawet śmiercią. Natomiast stosowanie zimna w małych ilościach, zgodnie z zasadą hormezy, pobudza organizm do wielu reakcji korzystnych. Korzystnych zdrowotnie. Tak jak mówiłem, zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym. Na poziomie psychicznym, na poziomie układu nerwowego, czyli głównie chodzi o mózg, dochodzi do wydzielenia neurotransmiterów, które są nie tylko dobre dla przewodnictwa neuronalnego, czyli między komórkami nerwowymi, ale są też dobre dla budowania solidnej psychiki. Wiemy, że takie hormony jak noradrenalina, serotonina, dopamina są bardzo istotne w równowadze, w utrzymaniu równowagi psychicznej, a ich brak powoduje na przykład depresję. Dlatego nauka zajęła się między innymi, czy w kontekście hormezy zajęła się chłodem i wynika z różnych badań fakt, iż chłód działa zbawiennie na ciało ludzkie. Znamy przecież wiemy, co to jest morsowanie i jakie korzyści odnoszą morsy na płaszczyźnie mentalnej, jak i fizycznej. Doznają m.in. tak zwanej euforii morsowania, co jest właśnie związane z intensywnym wydzielaniem neuroprzekaźników, takich jak serotonina, dopamina, noradrenalina. Bardzo korzystnych dla zdrowia psychicznego. Pamiętajcie, że działa to w dwie strony. Jeśli mamy zdrowe ciało, mamy zdrową psychikę i odwrotnie. Jeśli mamy zdrową psychikę, to mamy zdrowe ciało. W zdrowym ciele zdrowy duch. Mens sana in corpore sano, jak to mówili starożytni. Słuchajcie, pracujemy starym trybem. Naszym ostatecznym celem jest pływanie. Znaczy ostatecznym celem cold water swimmingu, tej adaptacji, jest pływanie w zimie. W przeręblu, ale trzeba zacząć treningi już wcześniej, stopniowo się adaptując. Hormeza zaburza troszeczkę homeostazę, czyli równowagę wewnętrzną organizmu. Doprowadza do pewnego stresu, ale właśnie wystawianie się na takie stresy w rozsądnych granicach
jest zbawienne dla naszych ciał i umysłów. Sport. Wielu z Was na pewno uprawia sport różnego rodzaju. Sport, o dziwo, też jest stresem. Jest stresem, który w małych ilościach jest dla nas dobry, bo wiadomo, że sport wzmacnia, znowu na płaszczyźnie mentalnej, jak i fizycznej, ale w nadmiarze przecież sport wyniszcza. Widzieliście wielu zawodowców, którzy zamiast cieszyć się zdrowiem, byli wyniszczeni psychicznie, tak zwana depresja sportowców, i fizycznie mieli poniszczone ciała. Do tego się doprowadzi. Dlatego sport jako stresor, ale też rozsądnie. Cold water swimming to też jest sport. Pamiętajcie, zgodnie z zasadą Hormezy, wszystko z umiarem, zgodnie z krzywą Hormezy, wszystko z umiarem. Żeby nie przedobrzyć. Rozsądnie, cokolwiek robimy, robimy rozsądnie i wypatrujemy celu, końca. Wchodzimy do wody rozgrzani, ale nie spoceni. Wchodzimy powoli, aczkolwiek systematycznie, w sposób stanowczy. Tak chciałem ustawić kamerę, żeby był trening widoczny, co będę robił. Mam nadzieję, że będzie nam się podobać. Ok, wchodzimy. Odkopujemy się najpierw nogi. Dochodzi do wazokonstrykcji, skurczają się naczynia krwionośne, ściskają się, należy się dobrze rozgrzać, odchlapać, żeby nie było szoku. Szczególnie kark, piersi. Spokojnie rozluźniamy się, oddech tak samo luźny. I crawler. A woda dosyć zimna wieczorem, trzeba przyznać. Ale spokojnie, adaptujemy się. Oddech jest bardzo ważny, natlenienie serca. Powoli się adaptujemy, zimna woda stopniowo, nic na siłę, słuchamy swojego ciała, uważnie.
uwagę, ćwiczenie oddechowe, przysiady w wodzie, ćwiczymy oddech. Uwaga, wdech i wydech. Tyle ile możecie. Nic na siłę, powtarzam. Słuchamy ciała. Spokojnie. Ważne jest co i ile trenujemy. Z rozwagą, żeby sobie nie zaszkodzić. I stopniowo wychodzimy. Powoli, nie bijemy żadnych rekordów. Wszystko robimy rozważnie. Czujemy teraz ten chłód. Zbawienne działanie chłodów. Okej, i kończymy na dzisiaj. Stopniowo wychodzimy, wycieramy się. I to będzie wszystko na dziś.